Przede wszystkim witam na kolejnej eksploracji. Tym razem dość typowy obiekt, bo jest to po prostu opuszczony skup zbóż. Tak naprawdę za dużo nie wiem nic o nim. Tylko tyle, że właśnie był tutaj skup i prawdopodobnie były robione tutaj również nawozy. No i został wystawiony na sprzedaż parę ładnych lat temu. Ale czy ktoś tu jest? Za chwilę się przekonamy. Tak ogólnie zapomniałem napomknąć, że dzisiaj jestem sam, ponieważ Arson nie dał rady przejść przez bramę. Dobra, ruszmy się, nie siedźmy w tych krzakach. A tu co chwila auta jeżdżą, także jest przypał. Tak naprawdę nie wiem, czy kogoś tu nie ma. Także trzeba być cicho, naprawdę. Obiekt jest dość duży. Dobra, zobaczymy tu. Eksploracja. To też mogło się tu znajdować. Transformator, szatnia, raczej nie. Patrzcie na to. Przepisy klienta, coś przy szlifierkach. Co, tu już jest szlifierka znajdowana? Ale o dziwo, nie zostało to jeszcze rozkręcone. Się znajdowała chyba szatnia. Kurde, no nie wziąłem latarki. Ja tu jestem jednak kozak. Olej samochodowy. Zobaczymy się ciekawie. Pytanie, co jest dalej? Co? Chyba zadzwonię po Arsona.
Jestem suchej, bo nie wzięliśmy latarki z domu. A do tej piwnicy trzeba będzie zejść, tak czy inaczej. No to jest pierwszy fail. Może mi się uda jakoś coś tam uchwycić. Naprawdę, jest tak tam ciemno. Ciemniej niż w tym schronie. Naprawdę. Dobra, widzimy się za chwilę. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to jest eksplorować samemu. Zamknięte. To są regały. Wejść, nie wejść. Strach tam iść. Samemu jeszcze. Coś bardziej ciekawego. Dobra. Lecimy na górę. Wyłączam lampę. Wiecie, ja się tu zdygałem. Dziś nie zamierzamy. Ładny plakat. Są drzwi. Pańczyny. Boiler, toaleta. Nieźle. Nieźle, naprawdę nieźle. Słyszycie? Wypalone drzwi. Ja przez kogo? To widziałem z ulicy, ale to takie duże, to się nie wytrwało. Pierwszy budynek. To się chyba raczej nie dostanę. Czy się dostanę? Nie, nie, to
raczej się nie dostanę. Ja miałem być cicho. Ja się zachowuję jak słoń w składzie porcelany. Ładunkowy, rozładunkowy. Wygląda jakby to było jeszcze używane po części. Daj, a jak kurwa jak debil. Da. Widzisz, naprawdę nikogo tu nie ma. Czy tam próbować wejść? Deratyzacyjna. Lepiej nie kusić losu. Tak, z 15. Z 15 metrów jest spokojnie. Normalnie się ruszę tutaj. Wszystko jest podłączane, o dziwo. Te dusze te budowy. Czy jakiś strach jest schodzić tu samemu?
no musiała być. Musiała być syp. Strach tam podejść, wiecie? Nie wiem, czy ryzykować. Wolę nie. Tam jeszcze podejdę, ale od tej strony. I będę naprawdę już wracał. Nie wiem, czy coś tu jest w ogóle. To tylko szczela. Nic poza tym. Ale jak tam dojść? Koło mnie przestraszy. To spróbujemy. Może na górze, co? No, będzie lepiej. To jest najgorsze miasto. Jestem w połowie. Wysoko, nie? Spróbuję resztę wyżej wejść. No i na co hałasujesz? Dobra. Idę jeszcze wyżej. Nie próbujcie nigdy takiego czegoś. Strach tu jest. Samo być jeszcze na takiej wysokości. Dobra, schodzę na dół. To dobrze być znowu na ziemi. O, to mnie widać. Tam obłem. Tam. Naprawdę wysoko. Jak tu może być? Zdycham spokojnie. Ale co? Próbujemy dalej? Zobaczymy. Może gdzieś do budynku się dostanę jeszcze. To za chwilę wracam. Głupie jest to, że tak chodzę. Ale jeszcze tutaj znalazłem. Środki nawozy nasiona. To jest PGR chyba w ogóle. To była sterownia, a tu pojemnik do tego. Ale co jak co, do stróżówki się nie do... nie dojdę? Znaczy doszedł tego. Ktoś tam siedzi. Mnie słabię tutaj. Nie przypał. Dobra. Ja wracam.
powoli do Arsona. I co? Widzimy się przy bramę. Tak naprawdę powinien wyglądać urbex. Niby byłem, ale mnie nie było. Zdjęcia zabrałem, ale niczego nie naruszyłem. Niczego nie zniszczyłem, niczego też nie zrabowałem. Ale tak jak mówiłem, tak mi się wydaje, że część chyba tych zabudowań to też ciężko powiedzieć. Do części zabudowań się po prostu nie dostałem. Jedynie ta szlifiernia, którą, moment, zaraz pokażę. Ta o. Oczywiście przy drodze. Ta szlifiernia. Tu, tam. Tu się nie dostałem. To też zwróciłem. No dobra. Po cichu by dostać. To widzicie. Szkoda, naprawdę szkoda, że tylko ten jeden budynek udało mi się odwiedzić i tamto. Ale no jest, jest. Jest dość dużo. Tak mówiłem, dzisiaj samotny urbex. Następny już będzie zarysowany na pewno. Myślę, że już nie będzie jakichś wygibasów, żeby przeskakiwać przez bramę. Ja jestem właśnie przy wyjściu. Muszę przez tą bramę przeskoczyć. Jestem o, poczekać, czy nic nie jedzie. Dobrze było, gdyby naprawdę tu odbudowali. Dobra, ja uciekam, bo już mi się znudziło tutaj samemu chodzić i trochę się wystraszyłem za tej piwnicy, tylko jeszcze poczekam, aż auto przejedzie i wychodzę. Do następnego razu.